Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek świetnie sprawdza się w roli szefa Orlenu i budowniczego wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Pod koniec października, przy okazji opublikowanych danych za trzeci kwartał PKN Orlen, prezes Daniel Obajtek poinformował, że spółka buduje koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, co pozwala, jego zdaniem, reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie, możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji. Orlen cały czas wzmacnia swoją pozycję nie tylko na polskim rynku, ale również na zagranicznym. Mimo tak prężnie działającej spółki, jaką jest Orlen, w ostatnim czasie pojawiły się informacje o rzekomym odejściu Obajtka ze stanowiska szefa Orlenu. Do tych wiadomości odniósł się w polskim radiu wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. To jest całkowita nieprawda. Pan Daniel Obajtek się świetnie sprawdza w roli szefa Orlenu i tego budowniczego, naprawdę wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, tego wielkiego koncernu, który będzie największy w tej części Europy. Jednocześnie jest już dzisiaj traktowany przez te największe koncerny z tej dziedziny, mówię o koncernach petrochemicznych, jako nie tylko potencjalny konkurent. I to już jest dobry znak. Dobry znak, że zaczynamy i tutaj się jakoś liczyć. Jak się komuś coś udaje, to nagle się okazuje, że jest bardzo wielu takich, którzy by go chcieli zmienić. PKN Orlen w trzecim kwartale bieżącego roku zanotował przychody na poziomie 36,5 miliarda złotych, o 52% wyższe niż przed rokiem, między innymi w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Zysk wyniósł 2 miliardy 900 milionów złotych, o 2 miliardy i 300 milionów złotych więcej niż przed rokiem.